24 dzień listopada, piątek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. We Wrocławiu odbył się czwarty już Dolnośląski Kongres Samorządowy. Poza tematem zmian w ustawie o samorządzie lokalnym i w kodeksie wyborczym rozmawiano też o infrastrukturze rowerowej oraz o zasadach współpracy samorządowców z obywatelami. Po raz czwarty Wrocławskie Centrum Kongresowe gościło prezydentów, wójtów, burmistrzów, radnych miejskich, powiatowych i gminnych oraz innych przedstawicieli lokalnych samorządów z terenu naszego województwa. W tym roku w Dolnośląskim Kongresie Samorządowym uczestniczyło prawie 500 osób, a hasłem przewodnim był Samorząd 2018. Partyjny czy bezpartyjny? Moim zdaniem absolutnie niepartyjne, więc trzeba byłoby dopuścić do tego, żeby to obywatele, niekoniecznie zrzeszeni w partiach politycznych, bo tych jest zdecydowana większość, mieli wpływ na to, co dzieje się w samorządzie. Pierwszy panel poprowadził znany prezenter Piotr Kraśko. Temat ile polityki w samorządzie mocno nawiązywał do hasła przewodniego Wrocławskiego Kongresu. Tu wszyscy mówili jednym donośnym głosem. Żadne mieszanie przy ordynacjach wyborczych, przy ustawach ustrojowych związanych z samorządami nie osłabi samorządów. Kiedy samorządowcy tupnęli nogą raz kilka miesięcy temu, spotykając się w Warszawie, 1500 wójtów, burmistrzów, którzy jednym głosem powiedzieli, że nie zgadzają się na te propozycje, to nagle okazało się, że można powstrzymać niektóre ruchy. Ja nie twierdzę, że nie trzeba zmieniać w samorządzie wielu rzeczy, tylko te zmiany powinny postępować w miarę przy pewnej zgodzie ugrupowań. Jeżeli jest to samorząd, to powinien być pozbawiony jakiejkolwiek etykietki partyjnej, bo jednak mieszkańcy wybierają ludzi do rozwiązywania prostych ludzkich spraw, nie ma być to związane z partią polityczną. Mówi się, że samorządy to złodzieje, wszystko robi się źle, są wszędzie kliki i tutaj nakręcają się bardzo też i mieszkańcy. To się przenosi. Jest to naprawdę bardzo takie niezdrowe i przeszkadza w naszych działaniach. Kolejny panel nosił nazwę Rowerem przez Dolny Śląsk. Dyskutowano, jak ważny jest to środek transportu, w jaki sposób rozbudowywać infrastrukturę dla jednośladów oraz jak ważna jest współpraca samorządów w tym zakresie. W ramach dygresji powiem, że mam dzisiaj 23 listopada, a w piosence Strachów na Lachy pod tytułem Chory na wszystko jest ten dzień wymieniony jako jeden z najbardziej depresyjnych dni. Lekiem na to jest, jak powiedziałem, podniesienie endorfin, a i rower bardzo dobrze temu służy. Ostatnim, ale nie mniej ważnym tematem czwartego Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego był aktywny obywatel. Rozmawiano nad modelami współpracy samorządu z mieszkańcami. Moderatorem tej części była Beata Tadla. Jeśli samorząd nie słucha mieszkańców, jeżeli z nimi nie rozmawia. No w innym przypadku zmienia się rzeczywiście w jakieś lokalne uprawianie polityki w tym najgorszym tego słowa znaczeniu. Jeżeli nie ma tego kontaktu, samorząd nie może wykonywać swoich podstawowych zobowiązań. W samorządzie to nie jest tak, że się przychodzi, jest i uważam, żeby dobrze wypełniając funkcję, to trzeba być bardzo bogatym w empatię. Trzeba też i rozumieć miasto, w którym się jest jego gospodarzem, rozumieć też i potrzeby mieszkańców. Chyba jeszcze nigdy samorządowcy nie byli ze sobą tak zgodni. Z pewnością ogromna w tym zasługa działań partii rządzącej, która chce zwiększyć swoje wpływy w regionach. Im więcej bloków mieszkalnych w Bolesławcu jest podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, tym mniejsza jest niska emisja zanieczyszczeń pochodzących z procesu spalania paliw w piecach. Z jednej bowiem strony miejska ciepłownia wytwarza tysiąckrotnie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece, a z drugiej dym z jej komina w ogóle nie tworzy niskiej emisji, bo jest wyrzucany do wyższej warstwy atmosfery. Smog to obecnie zagrożenie, które na równi dotyczy i dużych metropolii, i mniejszych miast. To również problem Bolesławca, któremu lokalny samorząd stara się zaradzić. Mówiliśmy już wielokrotnie o miejskim programie wymiany pieców oraz przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wpisujemy się w ten program poprzez budowę ciepłowodów w okolicach rynku i inwestycje związane z wymianą nośników węglowych na nasz nośnik ciepła. Jesteśmy firmą, która nastawiona jest przede wszystkim na to, aby realizować te zadania, które są
przedstawione zarówno w naszej strategii, jak i w planach miasta. Warto wiedzieć, że zakład energetyki cieplnej jest znaczącą alternatywą dla indywidualnych źródeł ciepła. I przede wszystkim chodzi tu o to, że firma produkując ciepło w ogóle nie wytwarza niskiej emisji. Ta dotyczy bowiem tylko strefy do 40 metra wysokości, a komin ZEC-u jest wysoki na 45 metrów. Dym, który wydobywa się z filtrów na kominie, jest ponadto kontrolowany i nie przekracza dopuszczalnych norm. Emisje z ZEC-u podlegają okresowej kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i historycznie patrząc w ciągu ostatnich lat nie wykazywane były żadne przekroczenia norm emisji. Paradoksalnie właśnie ci, którzy uważani są za największych emitentów, są najbardziej bezpieczni. Wszystkie zakłady produkcyjne, przemysł podlegają naprawdę ostrym rygorom i one stanowią około 2% udziału w zanieczyszczeniach. Warto tu zwrócić uwagę na dużo mówiące porównanie. Obecne obciążenie dzisiejsze ciepłowni jest równoważne około 1600 piecom domowym. I można porównać emisję z komina już wizualnie, tak żeby nie wdawać się wartości liczbowe, porównać wizualnie jak to wygląda, jak wygląda emisja z naszego komina w porównaniu nawet do jednego komina piecowego. Przekonywanie mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych do przyłączenia się do sieci ZEC-u nie ma więc wyłącznie merkantylnego charakteru. Prowadzi to bowiem do wyraźnego ograniczenia niskiej emisji. Obecnie dogodną możliwość przyłączenia się do sieci miejskiej mają wspólnoty mieszkaniowe na Starym Mieście. Tam istnieje już odpowiednia infrastruktura. Aktualnie na kilka lat w tej ilości ciepła, jaką produkujemy, powinniśmy się zamknąć i powinniśmy mieć możliwość podłączania nowych inwestycji. Tym bardziej, że w tym roku wpinamy do sieci przepompownię, która została zrealizowana po to, aby ustabilizować ciśnienia w ciepłowodzie i umożliwić właśnie realizację inwestycji związanej z rynkiem. Z tej możliwości skorzystały już wspólnoty mieszkaniowe z ulicy Partyzantów, o czym niedawno informowaliśmy. Przed innymi stoją więc decyzje, czy i kiedy rozpocząć podłączenia. A poza ciepłymi kaloryferami zasilanymi z miejskiej sieci jest też ciepła woda użytkowa. A teraz zapraszam na blog wiadomości w wersji skróconej. 31-letni bolsawianin został zatrzymany przez policję za kradzież z jednego ze sklepów z elektroniką laptopa. Moment kradzieży zarejestrował sklepowy monitoring i policjanci dotarli w ten sposób do złodzieja. Ten przyznał się do winy, a laptop został odzyskany. Złodziejowi grozić będzie kara więzienia do 5 lat. Rozpoczęła się budowa oczekiwanego już oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Piastów do Tysiąclecia. Będzie to 11 słupów oświetleniowych z oprawami LED. Wartość tej inwestycji to 86 tysięcy złotych. Finansuje ją budżet miasta. Prace mają potrwać do połowy grudnia. Ksiądz Henryk kardynał Gulbinowicz to pierwsza osoba, która uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego otrzymała tytuł honorowego obywatela Dolnego Śląska Civi Honorario. Tytuł został wręczony jego eminencji w jego mieszkaniu. Kardynał wpisał się też do księgi pamiątkowej Civi Honorario. Strażacy zmagali się w 6. Mistrzostwach Województwa Dolnośląskiego w badmintonie o Puchar Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego. Bolesławiecka para deblowa Łukasz Musiał i Piotr Induła obroniła tytuł mistrzów zdobyty w zeszłorocznym turnieju. Zdarzyło się to po raz pierwszy w historii Mistrzostw Województwa Strażaków. Dodać należy, że nasi strażacy mistrzostwo w tej kategorii rozgrywek zdobyli już trzeci raz. Udany był też debiut drugiej pary deblowej w składzie Piotr Pilarczyk i Janusz Drużga. Po zaciętej walce wywalczyli czwarte miejsce.
286 prac wpłynęło na konkurs Za co lubię Wyspiańskiego, zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu. Jury przyznało 12 nagród w 4 kategoriach wiekowych i wiele wyróżnień. Uroczyste wręczenie nagród i wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 28 listopada o godzinie 11 w Galerii Teatru Starego. Panie i panowie z Koła Gospodyń Wiejskich Ocice uczestniczyli w pierwszych dolnośląskich wyborach Miss Kół Gospodyń Wiejskich 2017 w Akademii Rycerskiej w Legnicy. Dwie kandydatki do tytułu Miss, Katarzyna Pielichata i Teresa Zwolennik, właśnie z KGW Ocice, jako jedyne dumnie reprezentowały gminę Bolesławiec w tym niecodziennym wydarzeniu zorganizowanym po raz pierwszy w Polsce. Wybory odbyły się w kilku kategoriach: Miss Kół Gospodyń, Miss Publiczności, Miss Facebooka oraz dwie kategorie dodatkowe, Miss 50+ i Miss Fair Play. Katarzyna Pielichata została 4. wicemiss Facebooka, otrzymując prawie 1300 głosów internautów. Młode bolesławieckie tancerki zespołu Kanonki wzięły udział we wrocławskiej bitwie na taniec. To już po raz 9 we Wrocławiu odbyła się bitwa na taniec, w której biorą udział najlepsi tancerze z Dolnego Śląska. Wśród nich znalazła się grupa Kanonki z Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, ćwicząca pod okiem Katarzyny Tomczyk-Jakubowskiej. Bolesławianki wystąpiły w kategorii street dance. To obecnie jeden z najpopularniejszych stylów tanecznych. Street dance wywodzi się z Nowego Jorku, gdzie początkowo był tańczony w klubach, a następnie wyszedł na ulicę. Jego charakterystyczną cechą jest improwizacja, szeroka gama ruchów i duża dowolność stylu. To taniec, który podbił serca młodych ludzi na całym świecie. Kanonki to zespół, w którym tańczą młodzi bolesławianie do 12 roku życia. Ci najbardziej doświadczeni na koncie mają już 4-letnią pracę w zespole. Łącznie w 5 hip-hopowych grupach tanecznych działających w Bolesławieckim Ośrodku Kultury tańczy ponad 70 osób. Na dziś nie ma już wolnych miejsc, ale ci, którzy chcieliby posmakować tej formy tańca, już niebawem będą mieli na to szansę. Katarzyna Tomczyk-Jakubowska już dziś zapowiada dla chętnych zajęcia taneczne na feriach. Siostra Szymona z Jazłowieckiego klasztoru Sióstr Niepokalanek będzie w Bolesławcu. Przyjeżdża tu, by kwestować w kościele przy Placu Zamkowym na potrzeby klasztoru w Jazłowcu. W niedzielę 26 listopada będzie więc na wszystkich mszach świętych opowiadać o klasztorze i po mszach kwestować. Będzie też można nabyć drewnianą płaskorzeźbę z wizerunkiem Matki Bożej Jazłowieckiej. Historia Jazłowca to dzieje bardzo ważnego miejsca na handlowym szlaku. W 1919 roku zasłynął zwycięstwem lwowskich ułanów w bitwie z wojskami ukraińskimi. Odtąd nazwali się Jazłowieckimi, a Matka Boska Jazłowiecka została ich patronką. Bolesławianie na swoim szlaku akcji mogiłę pradziada ocal od zapomnienia, poza porządkowaniem grobów na jazłowieckim cmentarzu, poznawali też historię miejscowości i niepodzielnie związanego z nią zgromadzenia sióstr niepokalanek. Wielkim pragnieniem jazłowieckich zakonnic jest uratowanie przed przewróceniem się nagrobka dwóch sióstr, które zostały pochowane na cmentarzu. A w przyszłym roku już strażacy, bo mamy dwóch strażaków z Bolesławca w naszej grupie, a to mówię, tacy mężczyźni są potrzebni, bo dzieci, tak. Mamy 4 piły spalinowe, znaczy kosy spalinowe, piła spalinowa, ale to muszą być mężczyźni, nie? No i już zobowiązali się, że w przyszłym roku zrobią podmurówkę i poprawią tutaj. Żeby to się nie przewróciło całkiem. No, tak. Nie przewrócił. Te siostry to właśnie zmarły na tyfus, dlatego są tu na cmentarzu pochowane. I nie można ich przenieść do grobowca. Ale to tylko jedna z potrzeb jazłowieckiego klasztoru. W tym roku bolesławianie, poza porządkowaniem cmentarza, skosili też na prośbę sióstr chaszcze w klasztornym parku. Siostry potrzebują też jednak pomocy finansowej, bo od kilku lat dużo mniej niż wcześniej przyjeżdża do nich wycieczek i pielgrzymek. Pojawił się więc pomysł na zebranie datków.
Matka Boża, patronując tutaj w tym miejscu, również błogosławi nam. I stąd też właśnie ten jej wizerunek, który w tej chwili przedstawiony w niewielkim formacie, w drzewie, upamiętniający właśnie tą figurę oryginalną, która jest w Szymanowie, też jakby natycha do modlitwy, do wyciszenia, do spokoju. I ten wizerunek Matki Bożej Jazłowieckiej w drzewie chcemy zaprezentować i jakby prosić tych wszystkich, którzy mogą w jakiejśkolwiek też wesprzeć nas jako w formie cegiełki na rozwój tego miejsca, na to, żebyśmy mogli niektóre rzeczy wyremontować, niektóre rzeczy naprawić. Postępy w pracach remontowych w klasztorze widać z miesiąca na miesiąc, ale potrzeby są jeszcze duże. Siostra Szymona w niedzielę 26 listopada będzie w Bolesławcu. Będzie kwestować na potrzeby jazłowieckiego klasztoru na mszach świętych w kościele przy Placu Zamkowym. Po mszach będzie też możliwość zakupu drewnianych płaskorzeźb z wizerunkiem Matki Bożej Jazłowieckiej, które będą swego rodzaju cegiełką na odbudowę jazłowieckiego klasztoru i jego duchowe dzieło. Chwilę prognoza pogody dla Bolesławca. Po niej cykliczny program Odkrywamy historię. Dzisiaj powiat chojnowski i leżąca tam wieś Biskupin. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.